mi bije głową ta ryba. Następny. Ten już większy. Proszę pan. No to co? Witam was wszystkich bardzo serdecznie i mile w kolejnym filmku z nadwody. W końcu wiosna, także wybrałem się na rybki. Sytuacja na rzekach jeszcze jest taka, powiedzmy, średnia. Jeszcze jest jednak ta woda pośniegowa spływa. Jest dość zimno, także wybrałem dzisiaj tęczaki. No i zobaczymy, co przyniesie dzień. Zastanawiam się na tęczaka, ale tak jak wiosna, to wszystko się może dzisiaj wydarzyć. Także zapraszam was na film. Tym razem z komercji. 5. Co dobre. Lecimy, proszę państwa, na początek polecimy z taką pomarańczową półkolką. Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. W zeszłym roku dość fajnie mi się sprawdza ten kolor. No lubią ten pomarańcz. Główka pięć. Fluorocarbon 0,18, główka 5,5 na razie. Powiedzmy, że ciężka, ale zobaczymy. No i kolejna trzeba kółka. Pięcie pierwsze. Znaczy miał się sprawdzić ten hak. Widzę, że nie wyjęłem. Puknął. Ten hak jest taki, powiedzmy, wąski. I może faktycznie nie być taki fajny, ale pierwsze pchnięcie było fajne. Także... W sumie w drugim rzucie już pięć, także myślę, że będzie dobrze. Na prawdziwe takie, powiedzmy, rzeczne potoki poczekam jeszcze troszeczkę, niech się zrobi to pogoda, bo jest ciężko. Jednak jeszcze przymrozki w nocy, u mnie rzeka jest naprawdę zimna. Dawno nie było dla was filmu, także może coś połowimy. Testuję tutaj już od początku sezonu. Z Mintusa dostałem wędkę LRF Savage Gira od 0,5 grama do 7 i powiem, że naprawdę fajnie się nie łowi. Bardzo fajna czuła. Ta sztuka jest aż tutaj wyznaczona, gdzie widać każde pchnięcie, myśnięcie rybki.
Kowrotek Bamford, 2500. Myślę, że jest to naprawdę świetny zestaw. Przypod rzekę, przypod właśnie takie Trot Aria. Minęły tą kukolę. Fajna, to proszę Państwa. Zobaczcie sobie. I fajny okonek. Fajna rybka. Zobaczcie, pierwszy okon w tym roku. Jeszcze przed tarłem. Zobaczcie, no. No taką larwę. Zobaczcie, jaki fajny. Dobra, nie wraca. Taki okonek. Wraca. Ja mnie tutaj zaskoczył. Widać, że jeszcze przed tarłem. Ale już te łuski jego zaczynają nabierać tego takiego charakterystycznego koloru. To barwę zaczyna tak namiotać. Jest. Jest już lekko więcej. Fajnie bije głową. Strasznie bije głową ta ryba. Bardzo silnie. Sam się wypiął. Tylko go zaprezentuję. Zobaczcie, jaki kaban. Piękna ryba. Kaman. Nie będę go mierzył, ale około 50 cm. I wracam się. Czyli miejscówka. Zmiana miejscówki dała mi już drugą rybę. Tak najbardziej jestem uradowany czymś tego okonia. Okoni w tamtym roku nie udało mi się połowić. W tym roku naprawdę fajnie. Myślę, że raczej teraz już powinny naprawdę być fajne brania. Zobaczcie, kukol, że to leta. Lecimy w to tutaj. Prowadzenie w kukolce, przez kukolkę w tym kolorze nie dało mi puknięcia. Rzeczywiście ten gruby robal je tak kusił. Zobaczymy.
Znowu okoń. Znowu fajny okoń. Zobaczcie. Znowu fajny okoń. Niech wraca. Znowu okoń. Kolejny. Fajnie biorą. Fajne takie widziski. Tutaj tak blisko stoją. Doskonale ta wędka się sprawdza pod tego konia. Jednak szczytowa akcja tej robi robotę. Następny, ten już większy. Proszę Państwa, fajny obóz, zobaczcie. Zobaczcie, jaka piękna ryba. To jest ryba po 30. Patrzcie, jaka brzucha ta mamuśka. Piękna. Wraca do siebie, niech się trze. Czyli to zawsze jak no coś się nastawi, to musi co innego trafić. Nie wiem, czy to jest. Okoń. Tym razem jeszcze większy. Poproszę Państwa. Taka ryba to już jest naprawdę. Już jest około 30 cm. To już jest, proszę Państwa, 30, aha. Piękna brzucha ta mała. Zobaczcie sobie, proszę Państwa. Piękna brzucha ta mamusia. Naprawdę fajna ryba. Wraca do siebie. Ciemne jabłuszko. Ciemna zieleń, nie ciemne jabłuszko. Którego tam? Jabłuszko to wiecie, jak wygląda. Takie jabłka w sumie, takiego koloru. Średnio. Kolejny taki fajny, zmiana koloru i dała efekt taki. Wracam. Czyli widzicie, że kukolka jest
Dobra, nie tylko na... Strągnie, będzie na obie konie. Tutaj. Świetne miejsce. Damy czerwoną kukolkę. Myślę, że czerwona kukolka to chyba będzie w ogóle sztos. Powinna pięknie mucić. Czerwona kukolka. That's right. Zobaczcie. Będę pojęcie. Właśnie nie będę bawił żadne fati takie. Podejrzewam, że będę miał dużo brań takich niewciętych. Zobaczymy. To pewnie kukolka leci. Mam nadzieję, że po 40. To, że jak już jest strzał, to przynęta też jest ściągnięta. No to myślę. Co najgorsze w tym, że zmienimy haczyk, założymy. A, będziemy się bawić. Leci. Kuchnia czerwona, czerwień. I uważam, że żółty, czerwony. Chyba jednak biały, chyba jednak najlepsze kolory na ryby. I tutaj mowa chyba o wszystkich gatunkach. Także
pierwsze. Teraz brania mi siadły. Przeleciałem jeszcze tutaj w oblepnym Shimano, ale niestety już nic więcej się nie wydarzyło. Także połowiliśmy fajnego koni. Czego chcieć więcej? Chyba kolejnego razu na rybkach. Także subskrybujcie, lajkujcie, wjedź na DHD, też na mój drugi kanał, na Mintusa. No i to chyba na kolejnych filmach. Miłego połowu, jeżeli będziecie życzę. Pięknie.